Na to wystąpienie polityczne czekała cała Polska. Władysław Gomułka podczas spotkania z aktywem partyjnym i społecznym Warszawy. Drodzy i szanowni towarzysze, w ciągu ostatnich 10 dni zaszły w naszym kraju ważne wydarzenia. Niemała część młodzieży studenckiej w Warszawie, a także w innych ośrodkach akademickich w kraju została oszukana i sprowadzona przez wrogie socjalizmowi siły na fałszywą drogę. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii, łamania prawa. Posługując się metodą prowokacji, wzburzyły umysły części młodzieży. Parły do wywoływania starć ulicznych, do przelewu krwi. Nielegalne zgromadzenia i demonstracje uliczne studentów wywołały powszechne pytanie. O co chodzi? Dlaczego studenci występują przeciwko władzom państwowym? Próba wykorzystania poezji Mickiewicza, zrodzonej z walki patriotycznej młodzieży przeciw carskiemu uciskowi, dla szkalowania Polski Ludowej, jest politycznym szalbierstwem. Wypacza bowiem najgłębszy, demokratyczny i postępowy sens twórczości Mickiewicza. Dziś, kiedy sojusz ze Związkiem Radzieckim, przyjaźń z odrodzonym socjalistycznym narodem rosyjskim jest i pozostanie fundamentem bezpieczeństwa, niepodległości i rozwoju Polski.